Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera 2. Pani, mamy nowe propozycje. Tu był szlak Soteka, teraz jest tropia szczurków, miał być, ale się pomyliłem oczywiście. Jaszczuryków. Dobra, oraz tutaj był światło świtu i to jest będzie mocny blask. No raczej tego nie mogę zmienić inaczej, bo blask musi być wymawiany jako B, nie? Natomiast kochani, będziemy wracać tutaj i powoli, jak wiemy, szykujemy się na wojnę z tymi tu, z kurczybykami. Coś tu byłem. Aha, tu byli skurczybykowie ci od tego. Zwierzę ludzie, to wiemy. Natomiast kochani, mamy update nowy 1.9.2. Wcześniej był 1.9, to jest oczywiście wersja beta cały czas. Także możemy sobie ściągnąć. Ona ma 113 mega, natomiast nie wiem co się stało, ale od jakiegoś czasu wszystkie te update'y są mega, mega długie. Około pół godziny, słuchajcie, instalowanie i ściąganie, kurczę, 113 mega przy 500 megabitowym internecie to jest jakaś tragedia, więc coś po stronie chyba CA albo Steama tam jest. Natomiast niby trochę jest rzeczy związanych między innymi z tutaj, z badaniami, natomiast dokładnie tego nie wczytywałem się, nie wiem co, gdzie dokładnie tam, wiecie, jakieś były zmiany. Natomiast podobno ma wreszcie działać to losowanie tej many początkowej. Momencik, bo gdzieś, kurde, psa zagubiłem. Nie wiem, czy go nie zamknąłem na balkonie, aby... Momento. Nie, pies jest w domu. Kurde, nie reaguje na nic. Skurczybyk. Dobra, wydaje mi się, że to w sumie tyle, bo żadnej akcji nie robiliśmy tutaj, poza atakiem tu. Pieniędzy na nic nie mamy, więc klikamy sobie turę. Jest konfederacja, niedobrze. Kult rozkoszy, Haggref. Pamiętajmy, że mamy jeszcze ła, nie? Więc dobra, dziękujemy pani bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Tak jest, frakcja zniszczona, bardzo się cieszę. Oni nie mieli tutaj innego wyjścia, jak tylko zaatakować, ale dzięki temu mamy 35 level. Kochani, nie mówiłem tego na początku, ale mam ogólnie tego moda włączonego do 60 poziomu, więc... Więc tak to będziemy działać tutaj. No i powoli będziemy, słuchajcie, jeżeli nas będzie stać, wydaje mi się, że stać, będziemy sobie przyrządzać inne potrawy też. Więc to będzie dobrze wyglądało w przyszłości. Zabójczy szturm. Dobra. No i w sumie to tyle, bo idziemy w prawo. Tu przejmiemy tutaj, którędyś. Pójdziemy na dół, dobrze, ty idź. Tutaj czekamy. Właściwie nie, my płyniemy tam dalej. Dobra, spokojnie płynie. O, tyrurururu. No już nie przypłynę tu niestety, ale weźmiemy sobie to jak najbardziej. Mamy jeszcze ła przez 3 tury, więc jak najbardziej, kurde, 20 tysięcy się przyda na różne rzeczy. Tak, ciebie kliknąłem. Chociaż mieliśmy, kurde, ten Alcasabar wziąć. Wiecie co? To może chyba weźmiemy go. No, weźmiemy go, jeżeli tutaj się nic nie dzieje innego, to przejmiemy. Grom natomiast idzie tu. Dobrze. Tu są chyba niczyje ziemie, więc nawet nie będę tego plądrował. Tu się nic nie wydarzyło, natomiast ta armia sobie tutaj jest. Morglor Miażdżyciel. Ona sobie jest, bo stać nas na tę armię. I ona sobie tutaj będzie gdzieś, kurde, czekała. Wiecie co? Ona będzie miała iść do Alhaik. Ja wiem, że tutaj gdzieś są ci zwierzę ludzie, ale w tym momencie ich jakby chyba specjalnie nie znajdę w tym momencie, więc szkoda czasu. No i Grom potem będzie albo pływał po te czachy, bo wiemy, że są dwie, tutaj są dwie, tutaj będą jeszcze jakieś rzeczy. No wiecie, no trzeba to rozbudowywać cały czas. Te mury nam wtedy nie pomogły. Niestety dostępne ulepszenie osady. Jak najbardziej. No dobrze, kurde. Miecz Kejna zdobyty, to jest zburzone. No, nie stać mnie na nic. Tak, wszyscy, chyba wszyscy. Nie, Syderian jest, słuchajcie. Syderian miał iść tutaj. Dobra, przeszukajmy ruiny przynajmniej. Kosteńka, strzałka wskazuje na to. Skarbiec 1000, miecz pewnego ciosu, bardzo dobrze. 1200, 1800 potrzebujemy. Dobra. Go.
Nadwyżka ludności, nadwyżka ludności. Bardzo dobrze. Kult rozkoszy rośnie w siłę. To niedobrze. Natomiast, kochani, jak teraz jeszcze trwa tura, to muszę powiedzieć, że znowu niestety... Ty skur... Synu. Napotkano dzikusów, słuchajcie, frakcji. Gdzie oni są? I czemu ich napotkałem? Bo to są orkowie, właśnie. Jesteście w ogóle. Siemano. Dobra, może się skonfederujemy, może ich dziabnę, chociaż jak pakt o nieagresji wziąłem, to nie. Dobra, mam nadzieję, że oni tam nie dojdą. Ja wiem, że tutaj nie będziemy mieć całej prowincji w tym momencie. Ale trudno. Tutaj nie dotrę też. No, jak oni to kurde przejmą. Bo to nam brakuje, aha, El Calabatus, Melfi Ruiny, natomiast w El Calabadzie, nie, barwniki raczej nie będziemy tego mieć. Dobra, jakąś bitwę warto by stoczyć i to będzie czaszka. 20 na 20, na jej zatokę, bardzo dobrze. A zagrajmy sobie to. Dobra, zobaczmy, czy faktycznie działa ryzyko w jakąkolwiek stronę. Działa. Pięknie. Pięknie, 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 pięknie. Dobra, zatem tu. A wy, gobliny, możecie być gdzieś indziej. Właściwie wy musicie być jedyneczką. I wy dwójeczką. Natomiast wy kolejną grupą. Tu. Dwa, trzy. Trzeba będzie chyba do nich iść od razu, tak mi się wydaje, bo nas, kurde, przecież będą atakować z armat, nie? Więc tak mi się wydaje. Wy gdzieś tam na flance. Idź tu. Niestety nie mogę nic przyzwać, ani nikogo też. Pam, pam, pam. No idźcie, idźcie. Gdzie idziemy? Tutaj idziemy. A wy jesteście, kurde, ranni wszyscy. No nie szkodzi. Go, go, go. Tu mamy różnych opaków z amunicją. Może tu. Wy tu. Rzeczne trole. My jesteśmy wodniakami, więc spoko. Dobra. Coś tu się dzieje ciekawego. Idzie krab. Idźcie tam. Go, go, go. Kolabardzistów wolałby mnie atakować. Dobrze, dobrze. Ci dostają. Ci tu. Ale w sumie tu jest jedna armata, więc nie będę się przejmował specjalnie tym. Tylko ty, mój miły, dostajesz trochę. No, to chociaż ci damy innych. No tu strzelają skurczybyki, dobra. A na jednych halabardzistów to wrzucimy. Włączymy sobie ła. To jest korona dowodzenia, niezłomność komuś się przyda. Spróbujcie tego kraba tutaj wyeliminować. Jak najszybciej. To już nam
ulepszy wszystko. Co tu się dzieje w ogóle, bo tak naprawdę to nie wiem. Nie, to tyle jest w sumie. Tu jest szefu, co prawda, główny. Ty masz jakieś jeszcze moce? Nie masz mocy przerobowych. Potężny wybuch. No i tyle. Ale kurde, blisko. Blisko był, ty uciekaj. Skurczybyk, webzuńczak. To jest nasz ten główny lord. Znaczy główny. No ten zwerbowany tam z badań. 49 skurczybyki. No 45, ale szybka bitwa, nie? Tak mi się wydaje, 64, 62, no, spoko. Nie, no tu się raczej uzupełnimy, bo potem będziemy i tak biec w inną stronę. Będziemy potrzebowali szansa na zdobycie 20 plus różdżka uziemienia. Różdżka uziemienia może być, kurde, dobra. No właśnie. Odporność na ogień, odporność na magię, magiczna ochrona. Wiesz co, weź sobie na ogień, bo to będzie dobra sprawa. Szansa, ofiary schwytane po bitwie, dobrze. Plus level, no nieśmiertelności jeszcze nie mamy, ale to nie powinno być źle. Weźmiemy ten los, bo on jest raczej przeciw jednostkom. Natomiast ta pijawka dusz jest przeciwko pojedynczemu człowiekowi. Gobasy, chłopaki, wszystko jest, śmierć z dołu, turururu, wiesz co? Jak masz tego kurde ataku, 63, no. Można by to zwiększyć. Dobra, popłyniemy dalej. Admirał Pijawka. Wy macie wojnę w ogóle? Nie, nie macie wojny. Dobra, to nie szkodzi. Tu już nic nie zrobimy. Z tym skurczybykiem. Powiem szczerze, że zerwiemy stosunki powoli. Trzeba by całą Aramię przejąć. No dobra. Co popłyniemy tu, może? Sail faster! Zblokujmy go, właśnie, żeby nie dobiegł tutaj do Ferusa. Ty, zabójstwo, blokada armii specjalistem. Mamy uszkodzenie murów, sobie weźmy. To się może przydać. Syderian. Mamy dużo pieniędzy, więc jak najbardziej kolonizacja. Spoko. Tu sobie ulepszamy, tu jest plus 19, więc git. No i ty raczej nie pójdziesz nigdzie już teraz. Paszczaki, tu czekamy na 16 poziom, mamy 15, więc jak najbardziej już nie opłaca się tego wilka brać. Kobasy w sumie same. Plus trochę chłopaków na rydwanach, drezynach bojowych. Jeźdźcy, rydwan, forków z dzikiem, stad paszczaków. Momento, kim wy jesteście? Na leśnych pająkach. To są też wilcze rydwany. No właśnie. Wszystkie jednostki jazdy do walki w zwarciu, rydwan, forków z dzikiem, stad paszczaków. Tu jest na drezynach. Jazdy dystansowe i rydwanów. I rydwanów, więc wydaje mi się, że to jest to. Natomiast chyba pójdziemy pod mobilność bardziej teraz. Święte czaszki. Spoko, dobra. Będę ulepszenie osady. Tu mamy też tą czachę. To jest na drugim poziomie. Zobaczmy natomiast, to jest jedna tura, wiecie co, trzeba będzie tutaj zrobić. Dostępne zarządzenie to Wiadomix. A dzikusy, ukryta zatoka piratów, wiemy, wzniesione budynki. Trochę pieniędzy powinno wejść, dobra. 6400 jest ok. Są skurczybyki, tam. Gdzieś ich tak przez chwilkę widziałem. Zwierzę ludzie. No, raczej tam nie pójdziemy do tej przekupki teraz. Wydaje mi się, że nie ma sensu.
Wszystko mamy. Zasadzka ukryta. Intrus. Wiele tur na morzu, więc dobrze. Bebzuńczak. Gotowość do działania. No, idziemy tutaj, kurde. Idziemy tu. Jak nic, idziemy tu. Ty mój miły. Miś na dół, wiem, ale w tym momencie to kolonizuj po prostu. Mamy jeźdźców trochę, ale wydaje mi się, że to są te jednak. Twardy jak gwóźdź. Drabieżca. Zatrute oszczerczące nieśmiertelność mamy, dobrze. Śmierć z niebios raczej nie. Dobra, weźmiemy jeden punkt tu. W sępiej górze. No, dobra. Tylko wydaje mi się, że możemy mieć mało pieniędzy na kolonizację Fyrusa. Lepiej radzić w bitwie, wydaje mi się, że lepiej w bitwie. Różdżka uziemienia i klątwa kanibalizmu. Mamy regenerację, bardzo dobrze. Przez 10 tur chyba. Tylko, ale zawsze. Dobra. Cyk. Wiem, że to zniszczyłem dawno temu. Ale w tym momencie... W tym momencie potrzebujemy trochę pieniędzy. Więcej mieć. No, bo jak Arkan się rozrośnie, tutaj to będzie źle. Natomiast on ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć w sumie. No, można by tych zaatakować, ale... Ja wiem. Na pewno tlakłe. To na bank. Bo mamy już tutaj w sumie dwie armie i ty trzecią armią, mój miły, ruszysz się tutaj. Wiesz co, może na razie jeszcze nie. Uzupełni się troszeczkę, jeżeli da radę. I ty, mój miły, ty też się uzupełniasz powoli. Trupie monolity, tu się uzupełniamy dużo lepiej i bardzo dobrze. Wiecie co, skoro w sumie mamy te trochę, 209, tylko to jest pancerz. To jest 120 dla wszystkich. Dobra, pójdźmy trochę w tę stronę. Bo tu będziemy... Muszę zobaczyć właśnie... Ty. Muszę zobaczyć, gdzie są armie wszelakie. Go. Ten siedzi tu, ale to już nie szkodzi. Ty natomiast będziesz wracał powoli. Czarną piramidę zostawimy na razie. Ona mi tutaj nie przeszkadza. W żaden sposób. No, a tej armii raczej nie będę tutaj ulepszał. Ona sobie będzie, żeby być. Natomiast kociołek Panoramixa. Mamy dużo rzeczy. Natomiast jeszcze potrzebujemy dinozaury. No właśnie, mam nadzieję, że będą w tlakle. Dinozaury, nogi jaszczurów. No, tego kraba można by zrobić. Nie wiem, co tu się będzie działo, ale jak mówię, no musimy porobić te rzeczy. Mamy w tym momencie zrobionych 8. Następny przystanek to jest chyba 12. Musimy na 15. Do wyzwania Eltariona to jest 12, no właśnie. Dobra. Wiecie co, tak naprawdę nie wiem, czy tą armią da się Eltariona, kurde, pokonać w tej ostatniej bitwie. Zobaczymy. No na razie płynął do nich nie będę tam. No mógłbym. Jakąś armią ich tam potem. Trochę porzucać. Posłuszeństwo plus 2 dla gnuszaka. Złą plus stówkę, słuchajcie. I zachowano bandy ła. Aha, no i właśnie, był tego. Był komentarz, że zaczynamy tak czy inaczej, czy nam się uda zła, czy nie. No to zaczynamy od zera. Nie, niestety tak nie jest. Tak jak mówiłem, zaczynamy od wartości 5, tak? Dobrze mówię? Nie, obecna liczba jest 20. Dobra, czyli od 26 będziemy mieć znowu. No i to trzeba będzie pomyśleć, kurde. Gdzie i jak. No zanim to nazbierzemy na to ła, to jeszcze pewnie też minie trochę czasu. Zbadajmy wyspę. Tu się nie będziemy przejmować. Uzupełnimy się, bo płyniemy dalej. Materiały na morzu i zwój pijawki. To jest super. 28 poziom masz, zawziętość. No, bo tu chyba wszystko mamy, poza widmem Mrocznego Rycerza. No, można by to, ale... Zostawimy jak jest.
Aha, ty masz to przyzwanie. Dobra. To nie. Grom nie ma. Tu jest czacha. Płyniemy tu. Ty mój miły. Płyń powoli. Właściwie to. Płyń tu. Może jakieś materiały na morzu będą, jakieś coś. Bo potem będziemy mieć nieujarzmionego monolita tutaj. Jest minus 2, bo niestety, właśnie jak mówiłem, zeszło nam ła do końca. I teraz będą problemy, kurde, się działy. Patrzę, gdzie są pieniądze, a mogłoby nie być pieniędzy, ale wydaje mi się, że tutaj damy radę. 2700 i to były ostatnie pieniądze. No w sumie tak, jak najbardziej mi na tym zależy, żeby tutaj był porządek. Jest armia jedna, ale jak mówię, to my na razie nie będziemy atakować, bo nie mam wszystkich armii naraz. Więc zbadajmy wyspę. Uzupełnienie o 9, bardzo dobrze. Dyscyplina podczas walki na morzu, plus 8000, bardzo się cieszę. Nieprzydzielone punkty umiejętności dla dużego bebzula, pustego Benbena. Tum, 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 tum. Posiłki mamy, to mamy. Tu. Zagłada i mrok. Weźmy trochę tego. Dobra, ty mój miły. Nie wiem, jak ty kurde pójdziesz tu, ale musisz pójść tędy. Na takiej prędkości sensowniejszej. Tutaj w sumie jakichś wysp chyba nie ma dookoła, nie? Trzeba by raczej wracać. Na razie spokojnie, bo się uzupełniamy tutaj bardziej. Ty mój miły, gdzie ty jesteś? Tu. Ty biegniesz, nie? Chodź tu. Biegnij tu, zobacz. Ci są tu. Kurde, no tak naprawdę to tych bym kurde wyeliminował. Zresztą oni gdzieś tam biegną, więc może nie. Idź tu, grom. Dobra, dostępne ulepszenie osady El Kalabad. Spoko. Mury. Pieniążek. Git. Koniec tury. No tutaj wiadomo, idziemy tą armią. Gdzieś zaczniemy tu plądrować powoli. Zobaczyć, kto jest gdzie. Chociaż i wres powiem szczerze, że coś dostali, kurde, skurczybykowie. Mocno. Wielgachny wóz ze słupem. Przychody z plądrowania, słuchajcie. Git. Teraz będzie przychody z łupienia. Dobra. Chyba no. Właściwie to jak ty tu jesteś, kurde. To można by powoli. Ja wiem, że już łanie mamy, nie? A no właśnie, jest tutaj. Saurusy, tik-tak-to we własnej osobie. Są jaszczurki duże. Błogosławienne Saurusy. Możeś być, kurde, problem. Trochę mamy jeźdźców, ale to. Kurde. Bo można by tak naprawdę zaatakować już tutaj i mieć to z bani. Bo tlak w tlakle są. Ale to wtedy im odbierzemy to. Bo mamy już praktycznie trzy armie tutaj. Więc w sumie nie ma sensu, żebym ja tutaj uciekał stąd. Tylko czy ja tutaj wejdę na tę wysepkę? Wejdę. Dobra. Tutaj dopłynę śmiało. Badamy wyspę. Cyk. Piosenka z wyspy oraz skarbiec. Bardzo się cieszę. Natomiast piosenka z wyspy nam za dużo nie dała, jeżeli chodzi o doświadczenie. Zobaczymy, czy Grom będzie potrzebował w ogóle ten. Coś, wydaje mi się, że nie. Dobra. 4%. Natomiast tobie, mój miły, możemy dać jakiś pancerz. Spiczasta broń, premia przeciwko piechocie, dobre by było. I siła broni. Wydaje mi się, że siła broni 80, kurde, aż potrzebujemy. No, ale to wydaje mi się, że i tak był dobry pomysł. Ryczący, nieposkromiony, potężny cios. Ty, moja miła. Zawziętość sobie weź. I my płyniemy da. Nie! Stój! Stój! No. Aha, dobra.
No, niestety. Następne ulepszenie osady. Elfia oaza to... Weźmiemy plądrowando. Stawki żalu albo Bel Aliad. Bel Aliad jest tutaj. Myślę, że Bel Aliad pierwszy będzie i tu będzie też złoto. To potrzebujemy również to, to. Mury. No, pieniądze lecą, kurde, ale potrzebujemy. Potrzebujemy tych pieniędzy wydawać. Ładnie. Monolity, monolity. Tu są arachnaroki. Wiecie co? Weźmiemy, powoli będziemy mieć arachnaroki, więc jak najbardziej warto o nie zadbać. Tutaj na maksa. Tu trzeci poziom, tu pieniążek. Tu jest czwarty poziom, więc nie będę tego ulepszał już. Minus 4, ale to powinno dać radę. Tutaj mury. Zlatlan. No dobra, najlepiej wydawać wszystkie pieniądze, nie? Dobra, my jesteśmy w tej turze, czy nie? Momento. Teraz już nie wiem. Nie, nie jesteśmy w tej turze. Dobra, czy ty dobiegniesz tam? Dobiegniesz. Tylko chciałbym zobaczyć, jaki tu jest garnizon. Malutki, więc tutaj śmiało. Mano. Dobra. Tak mi się wydaje, że wszystko. No ty tam biegniesz cały czas. Więc git. No i wres, kurde, trochę tam dostaje. Mimo tego, że słuchajcie, mamy mniejsze armie, nie? Już teraz. Zabójstwo, porażka, gnojku. Nie lubią mnie już. Czarna kruszyna. Co tam? Wojna. No wojna, no. Tak trudno, no, no. Co zrobię? Słuchaj, no. Okej. Krytyczna porażka. Odniesiono rany, ale nie zabi... Ty. Ty masz w ogóle ten? Chociaż mamy pakt o nieagresji, więc tyle dobrze. Zanim przystąpimy do wojny, kochani, to jeszcze sobie tutaj powoli pozwolę poulepszać niektóre rzeczy. Płyniemy, płyniemy. No właśnie, jak wygląda sytuacja tu? Jest Ivres, jest Ivres. Tu, tu, tu. A nie wiem, czy zauważyliście ogólnie. Znaczy, to teraz może nie zobaczycie. Natomiast jeżeli Grom, albo chyba ogólnie Zielonoskórzy gdzieś mają jakieś swoje ziemie, to te wszystkie lasy się robią takie, kurde, może akurat, może nie dżungla, ale takie bardziej wypalone. To widać właśnie w Ultuanie. Tak, wiecie, coraz mniej tego jest pościnane, to wszystko, wiecie, jak w tym, nie? Jak we Władcy Pierścieni, tam tych Saruman orków tworzył, nie? To wszystko powycinał. W Pierun. Tu. 4500 raczej nie. Dobra, zobaczmy, jak wygląda ogólnie sytuacja z ładem publicznym. Tu jest minus 68 i minus 9. Są 4 tury, kurde. Minus 5, wiecie co? Nie ma czasu na to. No, tu trzeba będzie stworzyć... niestety szybko ten do ładu publicznego budynek, bo inaczej będzie źle. Kraina straceńców, turururu. Tutaj mur. Tu pieniążek, chociaż nie, ten pieniążek to tak jest z dupki trochę na razie, nie potrzebuję tego. Murów nie mamy tutaj. Murów oraz tego, no. Dobra, kochani, koniec bzdur. W sumie nie wiem, czy w posągach bogów coś się dzieje. Tutaj chyba raczej tego, kurczę, nie zacznę. Nie będę tego atakował, bo to, kurczę, nie wiem, jak to zrobić. Raczej w dwie strony. Dobra. No, nie będziemy walczyć, bo to i tak będziemy mieć sporo tych. Okupacja. Siorstruchła gołębia. Spoko. Mamy nowy składnik, słuchajcie. I to jest składnik, wydaje mi się, właśnie tak. Noga jaszczurów. Pancerz plus 15 dla goblińskiej jazdy i rydwanów oraz dyscyplina. Spoko. Dobrze, dobrze, bo nie wiem, co prawda, czy będzie potrzebny ten składnik jako specjalny. No nie, bo tu mam jakieś pazurki, coś.
Nie wiem, czy tutaj nic się nie odsłoni jeszcze, jak na przykład to, tego nie zrobimy. Jaki jest w ogóle, że tak powiem, 7 tur? Odporność, tubia na regeneracja. Wiecie co? Wydaje mi się, że warto. Tak, mamy 231. Powinniśmy mieć. Ile mamy tego? 22. Potrzebujemy mieć 26, więc jeszcze trochę. Żeby nam się ciutkę wyżej. Ład publiczny zrobił. Nieśmiertelność dla ciebie jak najbardziej. Także to mamy. Ty mój miły, wiesz co? Szansa na powodzenie zasadzki to jest 55. Kurde. Jak on nas dziabnie, to będzie źle, wiecie co? Pójdźmy na razie tu, nie będziemy tam atakować. Strach na wróble. No, stick tak to jeszcze będziemy mieć, jak mówiłem, walkę, więc. Więc spoko. Kąsające ostrze. Plus 4. Dobrze. 16 poziom. Tak jest, Syderianie. Weź, wyjdź stąd. Jest. Na platformie. Siedzi. Dobrze, bardzo dobrze. Tu 11 poziom dopiero. Magiczne posiłki. No, ale myślę, że warto. No i jakoś tak, kurde, spróbujemy uderzyć z kilku stron, myślę. Bo to nie będzie łatwa bitwa, tylko dokąd? To są dwie tury. Mniej więcej. Tutaj też są dwie tury, mniej więcej. No zobaczymy, czy gdzieś pójdzie, czy coś zrobi. Tu natomiast... wiecie co, powoli będziemy się szykować chyba do tej bitwy z Arkanem. Bo on też jest skurczybykiem. Dobra, zróbmy jakiś posiłek lepszy. Skoro będziemy się bić z jaszczurkami. Właściwie to zróbmy ten z krabem. Rybie kąski potrzebujemy i pomarańczówkę plus dodatkowy składnik. Nie mamy tego i nie będziemy mieć. No. Dupka. Dobra. Zróbmy cokolwiek innego. Coś z krabem. Przychody z plądrowania, odporność dla jednostek piechoty, goblinów, tak. To będzie dobre, mięso trolla, to są... Taka rybka, przebita sztylecikiem, to mamy już coś takiego, owoce morza. Jakbyśmy to zamienili w drugą stronę, to będzie to samo, więc... Potrzebujemy coś innego. A strzały wybuchowe. O. To mamy też, więc tego nie chcemy. To też mamy tu. Właśnie nie wiem, czy jakieś... To też mamy. Kurde, jaką tutaj mógłbym zrobić inną mieszankę? Tu mamy tego burgera krabiego, więc w sumie... zgrabienie osad, ataki stają się atakami wywołującymi zamrożenie. To może być niegłupie. I grzybek jakiś. Szał dla jednostek piechoty, to nie chciałbym. Minus 10 odnowienia wszystkie czary, więc to jest spoko. Dyscyplina wroga minus 8 i oblężenie miast przeciwnika minus 5. Albo reputację. No, weźmiemy sobie dodatkowo oczywiście regenerację dla goblinów i weźmiemy sobie ogon smoka, będą te strzały wybuchowe. Git, rób. Pięknie. Kotlet rybny. Bardzo dobrze. Om nom nom. 15 tur. No łanie mamy. Jeszcze nie będziemy mieć niestety. Rozwój oraz tempo uzupełniania strat, więc w miarę. Wy macie tutaj jakieś ulepszenia, nie? Mniej więcej. Tu masz jeszcze katapultę. Zasięg czy zmniejszenie? Zmniejszenie czasu przeładowania to będzie dobry pomysł. Mamy 156, więc śmiało, to sobie zrobię. Tu masz trolle. Dobra. Te gobliny miałem w ogóle wywalić stąd. Czy mamy tu możliwość w ogóle rekrutacji jakiejkolwiek? Nie. Trupie monolity, no trudno. Dobra. Mamy 1600, wątpię, czy jeszcze coś będę mógł gdzieś zbudować. Tu miałem zbudować ten. A to jeszcze się wyburzyło. Nie, już to buduję. W strasznej dżungli. Dobrze. Jest plus 1, całe szczęście.
pom, 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 pom. Tu nie potrzebuję, tu nie potrzebuję. Pieniążek jak najbardziej. Pojedynczy rzeka popiołów. To mamy, to mamy, to mamy, to mamy, to mamy. No to może jakąś rekrutację będziemy robić w tym miejscu, żeby mieć bliżej. Ty już płynąłeś, Caracas, tam, tu. Dobra, zobaczymy, co zrobią. Co tik-tak to zrobi. Hyszłatl i Itza. O, ciekawostka. Gorrok. Skanorangę. Tu wszystko masz. Księżyc, księżyc, zasłona nocy. Dobra. Poszedłeś tutaj. Kurde, czy my damy radę w ogóle? Bo tu jest full garnizon. Jedną armią. Wątpię szczerze. Moment. Zobaczmy, co on kurde skombinuje. Co on wykombinuje, oraz nie widzę niestety, dokąd ma zasięg. Szansa powodzenia zasadzki. Jaką ty masz w ogóle armię? 17, wiecie co? Samej armii w sumie się nie boję. Tylko, że... Dobra, pójdźmy tu. Jest kolejna armia. Można by ich tutaj zasadzkować w razie W. I ty, mój miły, miałeś sobie wziąć, właśnie, bo mamy teraz te między innymi specjalne jednostki. Masz gobliny i w sumie tyle, i bardziej jeżdżące. Słupcio paszczaka, nie, jakoś tak nie czuję tego. Ale masz w sumie trochę kawalerii, więc zwerbujmy się. Dobra, ty się ukryj jakby w razie W. Tu idziemy. ...1500, dobrze. Dobra. Zobaczymy. Raczej tej wojny nie wygram teraz, w tym odcinku raczej. Chociaż może zobaczymy. Dyscyplina na morzu. Dwururka. Do pocisków. Tylko to jest co? Dla pojedynczego gościa po prostu. Zmniejszenie czasu, ale nie mamy nikogo, kto strzela, nawet z łuku. No, potężny cios. Myślałem o zabójczym szturmie, ale wydaje mi się, że jednak to będzie lepszy pomysł. Czy ja chcę, kurde, jechać do nich? Tam powoli. Bo my nie mamy tutaj paktu o agresji. Mamy siła 4 w ogóle. No. No dobra. Nie, to nie. No ta armia gdzieś tam będzie płynąć. Myślałem, że... Znaczy będzie płynąć tam i po wojnie z Tlaką pójdziemy na Arkana. Nie wiem co prawda jeszcze ile to potrwa. Wygnańcy, szlachta Limbarasu. Sojusz obronny. Co nie? Aha, miałem sprawdzić Arkana. Mamy traktat. Aha. No to jeszcze trochę, kurde, zadziałamy. Natomiast nie będę go chciał atakować bez wojny, bo mamy wysoką teraz niezawodność. Wolałbym to utrzymać. Aniżeli, to jest przy drugim poziomie. Dobra, chociaż nie. Weź sobie to. Wrzuć, będzie git. Tutaj sadzawka żalu, to jest okej, tu jest okej, czarna wieża Arkana, tu chyba nie ma żadnego budynku specjalnego dla nas, nie? Nie. Obóz Oreona. Minus 3, ale to spokojnie. 23 tysiące jeszcze mamy, dobra, to jest jeszcze budowane. To zróbmy.
Pom, 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 pom. Tu. 15 tysięcy, wiecie co? Pójdźmy może po prostu alfabetycznie, znaczy od góry. Zobaczyć, co tu mogę zrobić ewentualnie. No im więcej mamy kasy, tym więcej kasy musimy wydać też, nie? Tak mi się wydaje. Znaczy, bo mamy coraz więcej budynków, nie? Dostępnych. Więc to tak to. Tego nie potrzebujemy, tego nie potrzebujemy. Tu jak najbardziej. Tak, to miałem zrobić. Przełęczko Bretti. Coś późno, kurde, to zauważyłem. Jak mówię, im więcej tych potem prowincji mamy, to tym mniej się chyba, w każdym razie ja tak mam, mniej się zwraca uwagę. Który to jest poziom czwarty? To dlaczego nie mogę? Nie mam pieniędzy. No, trzeba tutaj będzie zrobić. Bo tu nie mamy. Minus 3. 12 tysięcy przychodu mamy, słuchajcie. Ale wydaje mi się, że w dwie tury to się zrobi i będzie git i to tam się jakoś zrobi. Może jeszcze tutaj będziemy mieć. O właśnie, mamy rozwój plus 2, posłuszeństwo plus 1, więc to nam daje też trochę. I gitersko. Zatrubiem? Mury, nie? Te. Dobra. Pasi brzuchy. No właśnie, zastanawiam się, czy nie płynąć do nich tam. I czegoś im tam, kurde, nie zniszczyć przy okazji. No bo tutaj w sumie grom się nie przyda już chyba. Chociaż nie. Dobra, bo mamy akcję z Arkanem. Idziemy. Płyniemy. Bo zanim, kurczę, i tak tam dopłyniemy, to minie trochę czasu, a trzeba będzie robić posiłki wszelkiego rodzaju. Stąd też taka moja tutaj inicjatywa. No właśnie, przyszedł do Gnuszaka. Jest pół na pół. Wiecie co? Ja sobie ucieknę. Zasadzka uda ramiona. To dlatego. Chociaż 90% było. No ale dobra. Zauważono wiedźmę przekupkę. Wy uciekliście tutaj. Durnie. Dobrze. Zatem ja to przejmuję. Ten oto sposób. Zabieram wam dostęp do pieniędzy. To mamy. Serce szybciutko na dłoni. Wydaje mi się, że teraz możemy tak, możemy to zaatakować. Kto będzie atakował? Wy będziecie atakować. Mój miły bebzuńczaku, macie trolle. Here we go. Dwie armie. Oni mają oczywiście garnizon spory, Kroxigory i inne prastare jaszczury. Wiecie co? Tu się w sumie nie spieszę z tym. Zróbmy sobie parę. No jeżeli nas zaatakują, to zawalczymy. Będą mieli mniejsze wtedy szanse, bo nie będą mieli murów. No właśnie, ty nie pójdziesz niestety nigdzie. Płyń. Ty płyń tam. No, są tu jakieś wyspy, więc... My tamtej nie będę brał, bo się boję, kurde, że kogoś odkryje i mi wypowie wojnę i będzie tragedia, nie? Znowu jak zwykle. 6 tysięcy. Tu jest Numasz. Wiecie co, ja będę musiał pójść tutaj w te mury. Jak największe. Bo to jest pierwszy, wiecie. Tu jest sól, to ma mury, ma mury, ma mury. Momento. Aha, kurde, było, ale. Nie, jest, 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 jest. Dobra. Sępia Góra. No i chyba tyle, nie? Dobra. Zobaczmy. Osada oblężona przez nas. O kurde, wyszli. Wiecie co? Ucieknijmy stąd. Ucieknijmy stąd. I wtedy. Jak się uda, to rozwalimy tę armię na dole i trzema armiami tu podejdziemy.
Frakcja zniszczona, przebudzeni. Dobrze. Dobrze wam tak, skurczybyki, Syderian. Właściwie Morglor. Hops. Popało? Powinno. Dobra. Także pieniążek jest dodatkowy. A może nie, zagniony ładunek, rozwój i przychody ze wszystkich budynków. 14 tysięcy przychodu. Bardzo dobrze. No tutaj czekamy jeszcze, myślę. Gork to naprawi, żeby pójść w tamtym kierunku. Dobrze. Płyniemy tu. Grom. Ty płyń też tam, powoli. Oczywiście tu się jakieś wyspy mogą pojawić, ale... Mam nadzieję, że nikt tu nie przypłynie. No i właśnie. Ty, mój miły. Znaczy, wydaje mi się tak. Wszyscy tutaj podejdą, a ciebie, mój miły, nie będzie tutaj. W pobliżu. Tylko właśnie, pytanie, kurde, kto będzie drugi, kto będzie pierwszy, bo tutaj będzie tylko niestety 40 jednostek, nie? Więc to ma znaczenie. Mamy katapulty, więc chyba zaatakujemy. Kto jest kim? Wiecie co? Dobrze, dobrze, bo tutaj są tak naprawdę jeźdźcy, więc jest okej. Wiecie co? Pani, ta bitwa to będzie długa raczej, więc zostawimy sobie to na następny odcinek. Wybaczcie za taki cliffhanger, ale coś czuję, że to będzie długa, długa bitwa, a nie mam za dużo czasu już niestety, więc tak to zrobimy. No mogę jeszcze ewentualnie tutaj jakieś murki porobić, bzdurki, murki. Wiecie, wszystkie akcje poza samą bitwą. To będzie dobry pomysł chyba. Tak, jeszcze sobie kliknę, to tu, to tam. Zobaczę, czy jakieś mury albo jakieś takie rzeczy mogę zrobić. Tego na razie nie potrzebuję. Południowe dżungle. 1800 tu jest dobrze. Przełęcz kobry. No, tutaj trzeba będzie też faktycznie porobić te mury, z tego względu, że... jeżeli będziemy walczyć z Arkanem, no to będą... narażone na atak miejsca pierwsze, więc jak najbardziej. Wiecie co, weźmiemy sobie to, żeby uzupełniać się w razie W. No i tyle. Dobra. Bo ty płynąłeś, nie? Tak, kochani, na tym kończymy. Także jak może śmiało, jeżeli chcecie nazwać, Tlakłe, Posągi Bogów, Trupie Monolity, Polany Słonecznych Drzew, Nłachłachłachłachła, i tak dalej, to śmiało. Tak jak Pleban napisał właśnie, że nazwa obecna miasta, myślnik, wasza propozycja. To jest bardzo fajna sprawa, bo to wtedy nie muszę szukać tego jakoś specjalnie. Tu sobie gdzieś tam kliknę, szybko zmienię i jest git. Natomiast, no, będziemy mieć, kurde, złom 10 co turę i reputacja plus 5 co turę. To będzie mega szybkie. Ja wiem, że mamy jeszcze sporo złomów tutaj do zrobienia, ale jak mówiłem, chcę zostawić trochę złomu na jakiś posiłek, który będę potrzebował, albo nie wiem na co. Często, przepraszam bardzo, nie tu. Właśnie często jest tak, że jakiegoś złomu potrzebuję, wiecie, żeby iść dalej, więc około 50 złomu będę zawsze chciał mieć. Właściwie ponad, nie? 50. I kurde, już, minus 3, ale to nie szkodzi. Bo myślę, że tury do nadwyżki, tutaj się zrobi się zaraz ten, bo to przy drugim poziomie będzie. Ten budynek tu, tak. Posłuszeństwo plus 4, więc wyjdziemy na prostą. Dobra, kochani, jak to wygląda w ogóle z tego? Całkiem nieźle. No tu jest Tlakła. Tu jest oczywiście Arkan. Tu są ci. Nie wiem, czy tam właśnie Morze Grozy, kurde. Zanim popłyniemy do Eltariona. Dajcie znać, proszę, wiecie? Bo tutaj wiadomo, Tlakłę dziabniemy. Może, kurde, znaczy ja mam z nimi pakt, kurde. Natomiast to jest... No, nieprzyjazny. Siła 3. Oni mają siłę 4. No jeszcze ła nie mamy. Natomiast, kurde, wydaje mi się, że to ła albo rzucimy już powoli na albo na Arkana, albo na Malusa. Dajcie znać, czy płynąć na Malusa, czy już zacząć po prostu powoli walczyć z Eltarionem, który, no, ma trochę tych tutaj ziem, ale to nie szkodzi. Znaczy, wiadomo, że najpierw będę i tak musiał zrobić potrawy, no ale to potrawy to jest moment. Zwłaszcza, że będziemy mieć więcej złomu. Złom co turę, czyli co 5 tur będę mógł śmiało. Naprawdę, tego psa słyszycie? To za tragedia. Przepraszam bardzo. No i ten. I będzie można sobie śmiało tutaj
robić posiłki, bo wiemy już mniej więcej, jak to tam zrobić. Będę musiał mieć z 9, to jeszcze 3. No to mamy akurat raz, dwa, 3, to jest prosta sprawa. Mamy niestety tego, bo nie walczyliśmy ze zjawami żadnymi. No, a niestety wśród tych wszystkich wysp nie ma zjaw, niestety. Chyba, że... Nie. Też może... Nie wiem, dobra, nieważne. Kochani, bo ten pies po prostu szczeka cały czas za oknem. Dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa.